Witam serdecznie. Krótki odcinek, postaram się. Był kiedyś temat, jak zużyć swoją darmową, pseudodarmowy prąd z fotowoltaiki. No i taki najlepszy sugestię, co dałem, to jest po prostu suszyć. Dlatego tutaj w międzyczasie będę zrywał, a będę wrzucał zdjęcia, jak już suszę, jak to mniej więcej przebiega. A tak jak sobie popatrzymy, tutaj mamy miętę. Mięta, jakby tak kupić herbatę czy coś, to pomału wychodzi stówę czy ponad stówę za kilogram. Staram się zbierać takie w miarę listki. Stówę za kilogram, więc jak sobie kilka razy do roku pozbieramy troszeczkę mięty, to uda się nam zaoszczędzić troszeczkę kasy. W dodatku mamy mięty, która nie była obrabiana chemicznie, bo ona sobie rośnie tutaj dziko, jak widać. Tutaj, jak to się mówi, sobie rośnie. Tutaj są poziomki. Ten taki kawał jest poziomkowy. Niestety te poziomki wyschły już. Za sucho było, nie było podlewane. W sumie nie podlewam, bo to sobie rośnie samo. No i co? No i po prostu pozbieram sobie miętę i tą miętę sobie będę suszył, bo wykorzystujemy swój prąd i na produkt, który będziemy mogli korzystać przez długi czas. A tutaj widać, kiedy ostatnio zbierałem, to jest gołe, a tutaj wyrosło za ten czas. I sobie zbieram miętę na własną herbatę. Można by było też inne przyprawy, zielska sobie samemu robić. A ja sobie po prostu miętę zrobię. Swoją, żeby coś tam porobić. Więc zaraz przejdziemy do samego suszenia. Okej. No zbierało się troszeczkę tego. Zobaczmy, ile się nazbierało. 196. Ale później sobie odliczymy miskę. Bierzemy się za czyszczenie. Nalałem troszeczkę wody. No i teraz trzeba to wymoczyć, bo niestety to jest zbierane na ogrodzie. Tutaj są wszystkie robaczki, co sobie wyobrażacie, od pajączków po jakieś inne stworzonka, więc powiedzmy, trzeba dać temu z 5-10 minut, żeby to się uleżało. Też nie chcę, żeby za długo było, bo później woda ma aromat mięty. No ale o to nam chodzi, żeby ten aromat został w liściu, a nie w wodzie, więc zostawimy tylko na chwileczkę. Niech się to troszeczkę namoczy, niech wszystkie żywe organizmy, które tam zostały, sobie wyjdą i lecimy do układania na tacki. Są już przeze mnie zmodyfikowane, to jest siatka nierdzewna, bo normalna tacka wygląda mniej więcej tak. Są duże oczka i niektóre rzeczy przelatują, a tu już są przerobione, jak to się mówi, wedle doświadczenia. Chwileczkę postało. Żadnych robaczków nie wyszło, widocznie przy samym zbieraniu wygoniłem, ale widać, że woda się zrobiła mętna. No jest to z dworu, więc wszystki możliwy syf pozbierało. Tutaj mamy wiadereczko, używamy taką wodę czystą, nazwijmy bez chemikaliów, wtórnie idzie na kompost, a tutaj mamy taką czystą do podlewania. Ja to tutaj dam, bo po prostu mam to bliżej. Staram się wyłapywać wszystko. No ale tutaj o, widać, że mały pajączek sobie pływa. Nie wiem, czy będzie wam widać wszystko. No ale woda idzie w kolejny użytek. Tutaj miałem całe wiaderko, ale zużyłem to na podlewanie. Tutaj się na pewno zastanawiacie, tutaj jest inny proces. Kiszenie. Bez prądu i to jest taki system, powiedzmy, najłatwiejszy i na wiele lat. Daliśmy do zlewu, bo może będzie widać, jak te bąbelki uciekają. To jest takie żywe, że zaczęło uciekać.
No, ale niż damy do piwnicy, musi to zacząć dobrze kisnąć, żeby się nie zepsuło. Mamy wysuszone, powiedzmy, wylane. Jeszcze raz przepłuczemy, żeby pozbyć się wszystkiego, co tam jeszcze mogło zostać. Woda się nie zmarnuje. Jak ktoś ma licznik na powrocie, czyli kanalizę, więc taki jest, można wykorzystać system, że po prostu do podlewania woda na obieg wtórny. Ja spróbuję tutaj wyłapać, żeby nie uciekło mi za dużo, ale i tak zawsze coś ucieknie. A to trafi na kompost. Ostatnio było wapnowane. A jak się dodaje wodę, to przynajmniej szybciej przegnije. Bo na deszcz nie ma za bardzo co liczyć, a dzisiaj ma być ekstra upalny dzień. No i dobra. Mamy przepłukane. Zaraz dajemy na tacki. Dobrze. Mamy. I zaczynamy dawać na tacki. Nie robimy to na hopsiu. Podstawa jest taka, jak zaczynamy suszenie, każdy listek musi leżeć solo, tak to nazwijmy, z tego powodu, że jak będą leżeć jeden na drugim, tak na przykład, to zamiast to wyschnąć w 15 minut czy w pół godziny z tej wody, co jest z płukania, to będzie godzinę trwało czy więcej. A pierwszy czas, kiedy to jest suszone, jest najbardziej newralgiczny, bo mamy dużą temperaturę, dużą wilgotność. Teraz to może zacząć gnić, jak przerwiemy albo źle skończymy proces. Dlatego rozkładanie jest ważne i niestety czasochłonne, bo trzeba się przy tym pobawić. W późniejszym momencie, jak to już jest, jak to się mówi, troszeczkę przeschnięte, to spróbuję pokazać w trakcie suszenia, to już możemy sobie pozwolić na więcej. Ale ten pierwszy moment, kiedy to idzie na rozruch, to musimy się z tym pobawić. No i powiedzmy, że mamy ułożone. Lepiej, żeby były jakieś puste miejsca, niż żeby leżały dwa na sobie. No i mamy pierwszą tackę gotową. Zaczynamy. Odpalamy sprzęcior. Dajemy. Stopni. 45 na chwilkę. Chodzi też o to, żebyśmy nie zabili ani witamin, ani smaku z tego, więc na razie dajemy na więcej. I tak to się musi nagrzać, na razie jest zimne. Zbierze się za kolejne tacki. Pierwsze 6 godzin suszenia za nami. To, co jest na górze, jeszcze jest takie w miarę. Niektóre są chrupiące, niektóre są miękkie, ale jest na tyle to suche, by już to nie zgniło, więc jutro, jak będzie zaś mój prąd, który nie jest darmowy, bo trzeba się liczyć, że instalacja kosztuje, ale to jest takie praktyczne i dość ekonomicznie uzasadniony sposób, jak gdzie pakować prąd, jak jest nadmiar. Się zastanawia się, czemu tutaj nie skrupiące. Po iluś godzinach obróciłem, to było na samym dole, teraz jest na samej górze, powinno być. I zawsze najmniejszy na dół i leciałem na dwie, żeby przesuszyć to na tyle, żeby to nie stało wilgotne przez noc. Na szczęście będzie to takie suche, że jutro będę to kontynuował w jednej i prawdopodobnie jutro będzie proces suszenia zakończone. Więc taki odcinek poza tematem o tym, jak zutylizować nadmiary prądu, jak się ma możliwości. Drugi dzień suszenia kończy się za chwilę. Widzicie, wszystko z trzeciej tacki mi przesypałem, z drugiej, w sumie z drugiej suszarki również. No i jak to tu wygląda? Mam nadzieję, że słychać. Jest chrupiące i fajnie pachnące. Nie będę pokazywał, jak to później przerabiam, no ale to już jest gotowe do ładowania.
skręcam temperaturę, żeby schłodziło, żeby tutaj jest grzałka w środku, tutaj wczoraj czyściłem. Dałem temu się schłodzić i biorę się za pakowanie i te akurat będę mielił, bo kiedyś trzymałem całe liście. Jak ktoś woli mieć całe liście, na przykład do herbaty, żeby nie musiał wyławiać, to może zostawić tak. Ale ja ostatnio to po prostu rozdrabiam. Dobrze, to ja dziękuję serdecznie za obejrzenie. Jakby ktoś był zainteresowany suszeniem, to mogę pokazać, jak inne rzeczy się suszy, albo jak ja to suszę, jak to wygląda. Więc do zobaczenia. Do następnego. Cześć.